Janina Firlej walczy o prawo do opieki nad swoimi wnukami, Wiktoriem Mateuszem, którzy decyzją sądu stali oddani rodzicom. Jak przyznaje babcia, zarówno matka jak i ojciec dzieci mają na swoim koncie próby samobójcze, siedzieli w więzieniu, a dzieci były im kilkakrotnie odbierane. Sześcioletnia Wiktoria mieszkała u swojej babci praktycznie do urodzenia. 10 września ubiegłego roku decyzją sądu miała wrócić do swojej biologicznej mamy. Tak się stało, ale przebywała tam do czasu próby samobójczej pani Małgorzaty. Wtedy dzieci znowu wróciły do babci, która stara się o prawo opieki nad dziećmi. Jej młodszy brat również był tutaj częstym gościem. Zarówno matka dzieci, jak i ich ojciec siedzieli w więzieniu. Pani Małgorzata, znęcanie się nad swoją mamą, panią Janiną, odsiedziała pół roku. Oboje mają problemy finansowe. Do domu pani Janiny spływają wezwania do zapłaty, gdyż jej córka często podpisywała umowę na telefon w abonamencie, który następnie strzelawała, a rat nie płaciła. Ojciec dzieci jak wynika z relacji babci przeżydział kilkanaście lat. Również ma na swoim koncie próbę samobójczą. Co więcej, kiedy dzieci przyszły na świat, żądał on badań DNA, by potwierdzić ojcostwo. Wówczas okazało się, że jest on ojcem Wiktorii Mateusza. Pomimo licznych perturbacji, pani Małgorzata i Pan Mariusz w kwietniu tego roku wzięli ślub. 17 października Sąd Rejonowy w Obrzyku przyznał im prawo do opieki nad dziećmi. Z decyzją nie zgadza się rozpaczona babcia. Wiktoria była od urodzenia, bo córka, mo, córka, e, włóczyła się po sześć. 6... Pięć dni chlała, włóczyła się, a jak ja pojechałam za nią, żeby wróciła do domu, to ona powiedziała, że ona nie, że ona ma kolegów, wszystko. I jak ja drzwi zamykałam, to ona przez okno wyskoczyła, wyroku się do, na, nabawiła. Pół roku siedziała za mnie. Ja zostałam rodziną zastępczą. Dziecko miało 10 miesięcy, Wiktoria, bo wiedziałam, że ona pójdzie siedzieć i ci, po dziecko przy, przyjadą. I potem, potem dziecko cały czas było u mnie. W 2015 roku, z, w tamtym roku we wrześniu, zabrali dziecko mi ze szkoły, bo wyrok był przyznany, że dziecko ma wrócić do matki biologicznej. Po tygodniu dziecko wróciło z powrotem, bo jej ja ten mąż, były teraz, poszedł siedzieć. Co wychodzi z więzienia, to z powrotem za grupy przestępczą, za kradzieże, za rozwoje. Tam w ogóle nie ma warunków, tam jest malutkie takie dwa pokoiki i, i, i kuchnia to taka ma, ma, ma malutka, że no no no, no to, to jest dla mnie nie opowiedzenie. Zdaniem babci pani Małgorzata chciała odzyskać prawo do opieki nad dziećmi ze względu na pieniądze. O ojcu dzieci też nie wyraża się pochlebnie. W ogóle nie pracuje, on jest psychiczny, w psychiatryku się leczył, w tam dwa lata temu samobójstwo chciał popełnić i w tamtym roku wyszedł z więzienia, nie wiem, jakoś w grudniu czy kiedyś, poszedł we wrześniu, a w październiku czy w grudniu poszedł z powrotem siedzieć i jest na warunkowym. Chodzi o pieniądze, bo przecież kredytów ponabierała wszystko, teraz sprawy, przecież to trzeba spłacać. Przecież w każdej sieci telefony oręcz jej sprawę założyło za telefony. I, i, i tu zawołodzenie kredytów w parobanku tysiąc złotych a to jest długów masakra. Dziewczynka od roku szkolnego 2015-2016 uczęszczała do przedszkola w Jugowicach. Mateusz pojawił się w placówce po raz pierwszy we wrześniu tego roku. Bardzo trudnym momentem dla dziewczynki był 10 września ubiegłego roku, kiedy została zabrana ze szkoły i na mocy decyzji sądu została oddana biologicznej matce. Był to dla niej trudny moment, kiedy musiałam zaprowadzić ją do pomieszczenia, gdzie oczekiwała na nią mama i. Pani kurator, ona się nie spodziewała tego, nie ucieszyła się też na widok mamy. Właściwie pamiętam i było to dla mnie takie niełatwe przeżycie, że zesztywniała i mama taką sztywną ją wyniosła na rękach, po prostu ze szkoły do auta. I potem mieliśmy bardzo trudny październik, dynamiczny, dużo rzeczy się wydarzyło w kwestii opieki nad Wiktorią, bo ona trafiła pod opiekę mamy ale mama też w październiku miała próbę samobójczą i sąd wydał postanowienie, że dzieci ona i jej młodszy brat Mateusz mają trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Z uwagi na to, że nie było miejsca w tamtym czasie w placówce Wiktoria, babcia złożyła wniosek, że jest gotowa objąć opieką Wiktorię i Mateusza i dzieci trafiły z powrotem pod opiekę babci. Jak przyznaje, pedagog szkolna powrót dziewczynki do szkoły nie był łatwy, ale powoli sytuacja zaczęła się stabilizować. Kiedy dziecko było pod opieką babci, pedagog szkolna zasugerowała, że potrzebuje ona terapii psychologicznej, na co babcia przystała. Współpraca z mamą dzieci nie układa się już jednak tak pomyślnie. W szkole pojawiła się ona zaledwie raz zmotywowana przez kuratora sądowego. Wiktoria wróciła, jak dobrze pamiętam, w okolicach 21 października do nas do szkoły. No i dla niej to był y, y, trudny powrót, bo ona cały czas y, zachowywała się tak, jakby była w oczekiwaniu i w obawie, że znowu ktoś się z tej szkoły zabierze. To też się przekładało na jej umiejętności szkolne. Po prostu y, nie radziła sobie z emocjami w związku z tym, no, nie miała jakby y, wolnej głowy do tego, żeby y, uczyć się. I powoli, z biegiem czasu, kiedy w domu sytuacja się klarowała, to Wiktoria coraz lepiej zaczęła nam funkcjonować. Tak? Skończyły się moczenia, przestała mieć już w zachowaniu taki wysoki poziom lęku i stresu. W drugim semestrze, kiedy została już tylko, bo tam w międzyczasie w domu też się zmieniła sytuacja, że pani Małgorzata, dokładnie nie wiem kiedy, ale opuściła dom rodzinny. Najlepiej zaczęła nam funkcjonować Wiktoria, kiedy miała już takie na tyle poczucie bezpieczeństwa, związane z bezpieczną sytuacją w domu. Tak, że nic się nie zmieniało, że cały czas było tak samo. To ona wtedy w drugim semestrze już naprawdę zaczęła nam tutaj fajnie funkcjonować. Postępowanie w sprawie dzieci zakończyło się 17 października. Wówczas w sądzie rejonowym w obrzuchu zapadł wyrok, na mocy którego dzieci trafiły do rodziców. Jak tłumaczyła rzecznik sądu okręgowego w Świdnicy Agnieszka połynia, obecnie w sądzie rodzinnym toczy się jedno postępowanie. Sąd postanowi ograniczyć władzę rodzicielską Małgorzaczy Mariuszowi nad małoletnim Mateuszem oraz Wiktorią. Ograniczenie to polega na ustanowieniu nadzoru sądowego kuratora, który zobowiązany jest do składania sprawozdań z nadzoru co miesiąc. Rodzice zostają także zobowiązani do ścisłej współpracy z asystentem rodziny oraz podjęcia terapii psychologicznej. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, sędzia podjął taką decyzję ze względu na podeszły wiek babci dobro dzieci, których rodzice dostali jeszcze jedną szansę, by stworzyć pełną rodzinę przy wsparciu asystenta. Ukończyli oni terapię psychologiczną, która ma im pomóc, a efekty ich starań będzie monitorował kurator. Ponadto babcia dzieci miała podczas postępowania sądowego utrudniać dzieciom kontakt z rodzicami. Jak wynika jednak z naszych informacji, robiła to wyłącznie z troski o swoje wnuki. Jakie będą efekty decyzji sądu? Czas pokaże. Wiadomo jednak, że dzieci od 18 października do końca zeszłego tygodnia nie pojawiły się w szkole. Mimo zapewnień rodziców, że będą dowozić dzieci do placówki w Jugowicach, tak by nie musiały one adoptować się w nowej szkole. Babcia dzieci, Jenna Firley, czeka na uzasadnienie wyroku.